Państwowa Szkoła Muzyczna pierwszego i drugiego stopnia w Suwałkach będzie miała nareszcie własną salę koncertową. Ponad 30 milionów złotych suwalska placówka otrzyma ze środków Unii Europejskiej. Na początku lat 90. ubiegłego wieku, po zmianie ustroju, szkoła muzyczna znalazła siedzibę w dawnej części hotelowej Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. W tej chwili w szkole muzycznej uczy się około 350 uczniów z filią szkoły pierwszego stopnia w Puńsku. Funkcjonuje również tak zwany pion oświatowy. To jest taki pomysł, według którego dzieci uczą się w szkole muzycznej, mają zajęcia oświatowe dzięki współpracy z miastem i szkołą podstawową numer 2 w Suwałkach. Od wielu lat dyrektor Michniewicz starał się o rozbudowę placówki. W tym roku wreszcie się udało. Zostaliśmy zakwalifikowani do projektów kluczowych Ministra Kultury i Sztuki w ramach Funduszy Unijnych Infrastruktura i Środowisko 11.3. I na ten cel szkoła pozyska około 30 milionów złotych na remont i rozbudowę i budowę sali koncertowej. Szkoła zmieni się nie do poznania. Warunki będą dużo lepsze. Gruntownie będzie przebudowana budynek dydaktyczny szkoły, ta część dydaktyczna, i oprócz tego jeszcze w tej wolnej przestrzeni, która jest pomiędzy salą gimnastyczną trzeciego liceum a szkołą muzyczną, zostanie wybudowana szkoła muzyczna, przepraszam, sala koncertowa na 300 miejsc z możliwością dostawek. Na taką salę Suwałki czekały od dawna. Jest to czas najwyższy już, aby taka sala zafunkcjonowała w szkole muzycznej. Przede wszystkim do działań naszych, ale też oczywiście nie będziemy się zamykać. Jesteśmy otwarci na współpracę z różnymi instytucjami, z miastem. To ma służyć społeczeństwu Suwałk. Minie pewnie z pół roku na wypełnienie wszelkich formalności, podpisania umów, ogłoszenie i rozstrzygnięcie przetargu na wykonawcę robót. Myślę, że początek przyszłego roku, połowa przyszłego roku jest szansa, żeby rozpoczęła się budowa. Budowę, która potrwa do 2012 roku. Przygotowania do pierwszoligowych rozgrywek rozpoczęli siatkarze Ślepska Suwałki. Drużyna rodem z Augustowa w nadchodzącym sezonie będzie reprezentowała nasze miasto. Sponsorowany przez augustowską stocznię jachtową Ślepsk wywalczył awans do pierwszej ligi. Na zapleczu ekstraklasy kwotą 300 tysięcy złotych na sezon Beniaminka postanowił wesprzeć i sprowadzić do Suwałk prezydent Józef Gajewski. Rozczarowani są augustowscy kibice. Zarząd klubu, szkoleniowiec i siatkarze przeprowadzkę do Suwałk przyjęli z zadowoleniem. Ukrywam, że jestem rodowitym augustowianinem, ale mi to nie robi większej różnicy. No, ja się cieszę, że będę grał w Suwałkach. Kiedyś mój tata przecież też grał tutaj, reprezentował. Sławomir Aleksandrowicz, ojciec Adama, jest prezesem żeglugi augustowskiej. Kiedyś szkolił augustowską młodzież. Dzięki pieniądzom Ślepska i Suwalskiego Urzędu Miejskiego, a także wsparciu innych sponsorów, budżet klubu ma sięgnąć kwotę 900 tysięcy złotych. To powinno wystarczyć w walce o utrzymanie się w pierwszej lidze. Chociaż to trudne zadanie. Zawsze Beniaminek ma troszeczkę pod górkę, ale no, my po to tutaj też się przynieśliśmy, żeby sprostać tym oczekiwaniom władz miasta. Więc my myślę, że jakoś przy spokojnym utrzymaniu, no, jak na ten sezon, to jest myślę, że takie nasz plan minimum. Więc myślę, że będzie dobrze. No, nie po to my tutaj przyszliśmy, żeby godnie reprezentować Suwałki na pewno. Z zespołu, który wywalczył awans, odeszło 3 graczy. Ślepsk wzmocnił się 4 nowymi. Na razie jest to 4 zawodników. Jest libero Tomek Nasiecki, jest atakujący Bartosz Krzysiek, dwóch odbierających Wojciech Dziurkowski, no i Marek Wawrzyniak. Jeszcze się zastanawiamy nad pozyskaniem środkowego, no ale to mówię, jak nam fundusze pozwolą, jak będzie ktoś jakby ciekawy na rynku, to wtedy na pewno każdy dowie się, jak to wzmocnienie będzie. Adam Aleksandrowicz ma do dyspozycji 12-osobową kadrę. Pierwszy tydzień przygotowań będzie jeszcze dosyć ulgowy. W 3 kolejnych zawodników czeka katorżnicza praca. Tutaj siłownia, sala drugiego LO w Suwałkach, stadion drugiego LO w Augustowie i kajaki na Jeziorze Białym. Za ponad miesiąc suwalscy kibice będą mogli wreszcie zobaczyć siatkarzy w akcji. Turniej o Puchar Prezydenta Suwałk odbędzie się 11-13 września i kibiców już teraz na niego serdecznie zapraszam.
prawdopodobnie. Na razie mam potwierdzenie telefoniczne, więc to jeszcze nie jest tak w 100% pewny. Swoje telefoniczne, jakby swoją aprobatę do tego turnieju wyraził Tref Gdańsk, Pronar Hajnówka, Mozwola Warszawa i Flamingo Volley Wilno, czyli to jest mistrz Litwy obecny. Rozgrywki pierwszej ligi rozpoczną się w październiku. W Suwałkach Ślepsk zagra najpierw w hali drugiego liceum ogólnokształcącego, a od grudnia, po zakończeniu remontu, na obiekcie ośrodka sportu i rekreacji. Nietypowe i kapryśne lato sprzyja odwiedzaniu muzeów i wystaw na Suwalszczyźnie. Cieszą się z tego pracownicy Wigierskiego Parku Narodowego. Czasem bywa tak, że trudno nam obsłużyć wszystkich chętnych do zwiedzania naszego parku, mówi zastępca dyrektora Wigierskiego Parku Narodowego Maciej Kamiński. Jak co roku Wigierski Park jest najliczniej odwiedzany w lipcu, w sierpniu. No właściwie ten ruch zaczyna się już w czerwcu, kiedy przyjeżdża do nas dużo wycieczek szkolnych, autokary. W zasadzie czasami nam jest trudno obsłużyć wszystkich chętnych, którzy oczekują od nas usług przewodnickich, opowiedzenia o parku. W tym roku rzeczywiście turystów mamy wielu, zwłaszcza w obiektach parku obserwujemy duże zainteresowanie wystawami, tą naszą ofertą, z którą kierujemy do turystów. Bardzo dużą popularnością cieszy się Muzeum Wigier, które dziennie odwiedza od kilkudziesięciu do kilkuset zwiedzających. Zła pogoda w tym roku rzeczywiście naganiała jak gdyby turystów do wystaw i do muzeum. Przekrój zwiedzających jest ogromnie różnorodny, jednak większość to ludzie młodzi i bardzo młodzi w zorganizowanych grupach. Jesteśmy z Chodzieży, z Wielkopolski, słynący ze Szwajcarii Chodzieskiej, z Porcelany i przyjechałam z dziećmi ze Świetlicy Środowiskowej Promyk Dobra. Młodzi ludzie z entuzjazmem opowiadają o muzeum i o konkursie w rozpoznawaniu zwierząt. Najtrudniej to było rozpoznać jelota. Aha. Tak. I co okazało się, że co? To jest takie fajne zwierzę z takimi małymi uszami. Ale znalazłeś. Tak, znalazłem. Prawidłowo. Tak, tak, udało się. Taki pomysł na taki konkurs w muzeum to dobry pomysł? Tak. Fajne. Interesujące jest, nie? Tak, bo tak to przyjść, popatrzeć i nic, a tu się coś dzieje. Tak. Jak trafiliście tutaj do sobie? No, z siostrami zakonnymi jesteśmy. Z Promyk Dobra przyszliśmy. Bo my za dwa dni stąd wyjeżdżamy, więc przyszliśmy tutaj pooglądać różne zwierzęta, te wszystkie krajobrazy, jakie tutaj są w tym mieście. Ładnie na Suwalszczyźnie? Bardzo pięknie. Na Suwalszczyźnie można odpocząć, ale i łyknąć sporą porcję wiedzy o faunie i florze tego terenu, twierdzą goście z Chodzieży. W Muzeum Wigierskim po prostu chcemy poznać, nie tylko w rzeczywistości, ale nawet w muzeum, przepiękny park wigierski, mieszkające tutaj zwierzęta, ptaki, ryby w jeziorze. A widzę, że zainteresowanie jest ogromne. Ja cieszę się ogromnie, że zainteresowanie dzieci jest ogromne, ale to chyba tylko dzięki pani przewodnik, pani Kasi, która nas tutaj prowadzi i wczoraj też byliśmy na ścieżkach edukacyjnych. Suwalszczyzna to urokliwy zakątek Polski. Nie tylko my tak twierdzimy i to jest ważne. 56-letni mieszkaniec ulicy Wigierskiej przy pomocy kija bilardowego dochodził swoich racji w kłótni z sublokatorem. Wszystko zdarzyło się w czasie alkoholowej libacji. Właściciel mieszkania podczas sprzeczki z sublokatorem uderzył go kijem w głowę. Jest to kij do gry w bilard. Poszkodowany mężczyzna początkowo zachowywał się normalnie, lecz po jakimś czasie usiadł w fotelu i nieprzytomny przesiedział 2 dni. Dopiero to zaniepokoiło tutaj gości odwiedzających Melinę, jak również samego sprawcę. Gdy biesiadnicy nie mogli się już dobudzić mężczyzny, wezwano karetkę pogotowia. Nastąpiło to w poniedziałek wieczorem. Lekarz dyżurny zadecydował o natychmiastowym zabraniu poszkodowanego do szpitala.
Pobity mężczyzna przeszedł skomplikowaną i ciężką operację usunięcia krwiaka mózgu. Policja ustaliła przebieg zdarzenia. Podczas rozmów z sąsiadami, jak również z biesiadnikami, których zastali, ustalili sprawcę, gdyż początkowe wersje różniły się między sobą. W związku z tym 56-letni mieszkaniec Suwałk został zatrzymany. Usłyszy on zarzut uszczerbku, spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, za co grozi kara pozbawienia wolności od roku do lat 10. Ponadto prowadzący policjanci wystąpili z wnioskiem do prokuratury o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci aresztu tymczasowego. Wstępnie brutalny czyn został uznany jako pobicie z użyciem niebezpiecznego narzędzia. Co będzie dalej, to zależy od przebiegu dochodzenia, a szczególnie od stanu zdrowia ofiary.